Bardzo rytmiczna, pełna energii salsa to przede wszystkim niesamowita zabawa. Zabawa, w której wczoraj uczestniczyli świnoujscy feriowicze. Zimowe warsztaty salsy to dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu, o czym można się było przekonać w minioną środę w sali sportowej Miejskiego Domu Kultury. Salsa jest tańcem charakterystycznym, takie gorące rytmy poruszają niejednego. Natomiast mało kto wie, jakie korzenie ma ten taniec. Wywodzi się z Kuby, z Wysp Karaibskich. Jest to połączenie hiszpańskiej gitary i afrykańskich bębnów. Więc jest to muzyka bardzo różnorodna, bardzo rytmiczna, bardzo kolorowa muzycznie i melodycznie. Tak naprawdę salsa powstała, dlaczego salsa? Ponieważ powstała poza granicami Kuby, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych za sprawą amerykańskich emigrantów, którzy połączyli son właśnie, bardzo charakterystyczną muzykę tradycyjną z jazzem. I dlatego jest taka bogata i zróżnicowana muzycznie i dlatego tak bardzo ją kochamy i jest nam bardzo bliska. Opanowanie kroków wcale nie jest takie proste. Trzeba mieć dobre poczucie rytmu i co tu kryć, giętkie ciało. Ale to nie zniechęcało uczestników warsztatów. Dla większości z nich to dopiero pierwsze próby. Dla nich salsa jest jeszcze bardzo trudna, ale dla dorosłych myślę, że około miesiąc to jest opanowanie na pewno kroku podstawowego, a wszelkich kombinacji no to już następne na przykład 2 miesiące. Czy w przyszłości powstanie w Miejskim Domu Kultury klub miłośników salsy? Kto wie, początki są obiecujące.